i w ostatnim meczu piątej kolejki przegraliśmy z zespołem Franc Wolfik Jarosław 1-3 i tam punktował tylko Michał Pajkow. Pierwsza partia dzisiejszego meczu. Michał Pajkow, Dimitri Prokopcow. Obaj zawodnicy prezentują obustronny atak, więc pojedynek będzie ciekawy. Wymiana ciosów. Szybki, obustronny, lekki forte, atak w pierwszej strefie. Zapewniam Państwa, że przed nami ciekawe widowisko, mecz otwarcia, który ustawi dzisiejsze spotkanie. Jeszcze chwila dla zawodników, chwila rozgrzewki. Za chwileczkę sędzia główny dzisiejszych zawodów, pani Małgorzata Fidala, rozpocznie pierwszy mecz dzisiejszego spotkania szóstej kolejki Lotto Super League tenisa stołowego pomiędzy Morynami Ostróda a Unią AZS PWF Nieret Gdańsk. Brawo dla zawodników i rozpoczynamy pierwsze spotkanie dzisiejszego meczu. Michał Pajkow, Unia AZS PWF Nieret Gdańsk oraz Dimitri Prokopcow, Moryny Ostróda. Brawo, brawo, brawo!
brawo. Thank you.
Pana Góra. I w ostatnim meczu piątej kolejki przegraliśmy z zespołem Franc Wolfik Jarosław 1-3 i tam punktował tylko Michał Pajko. Pierwsza partia dzisiejszego meczu Michał Pajko, Dimitri Prokopcow. Obaj zawodnicy prezentują obustronny atak, więc pojedynek będzie ciekawy, wymiana ciosów. Szybki, obustronny racket forehand, atak w pierwszej strefie. Zapewniam Państwa, że przed nami ciekawe widowisko, mecz otwarcia, który ustawi dzisiejsze spotkanie. Jeszcze chwila dla zawodników, chwila rozgrzewki. Za chwileczkę sędzia główny dzisiejszych zawodów, pani Małgorzata Fidala, rozpocznie pierwszy mecz dzisiejszego spotkania szóstej kolejki Lotto Super League tenisa stołowego pomiędzy Morynami Ostróda a Unią AZS AWF Nieret Gdańsk. Brawo dla zawodników i rozpoczynamy pierwsze spotkanie dzisiejszego meczu. Michał Pajkow, Unia AZS AWF Nieret Gdańsk oraz Dimitri Prokopcow, Moryny Ostróda. Thank you.
Góra. I w ostatnim meczu piątej kolejki przegraliśmy z zespołem Franc Wolfik Jarosław 1-3 i tam punktował tylko Michał Pajko. Pierwsza partia dzisiejszego meczu Michał Pajko, Dimitri Prokopcow. Obaj zawodnicy prezentują obustronny atak, więc pojedynek będzie ciekawy, wymiana ciosów. Szybki, obustronny, backhand forehand, atak w pierwszej strefie. Zapewniam Państwa, że przed nami ciekawe widowisko, mecz otwarcia, który ustawi dzisiejsze spotkanie. Jeszcze chwila dla zawodników, chwila rozgrzewki. Za chwileczkę sędzia główny dzisiejszych zawodów, pani Małgorzata Fidala, rozpocznie pierwszy mecz dzisiejszego spotkania szóstej kolejki Lotto Superligi tenisa stołowego pomiędzy Morynami Ostróda a Unią AZS KWF Nieret Gdańsk. Brawa dla zawodników i rozpoczynamy pierwsze spotkanie dzisiejszego meczu. Michał Pajkow, Unia AZS AWF Nieret Gdańsk oraz Dimitri Prokopcow, Morliny Ostróda. Come on.